Szanowni Państwo, ja również bardzo serdecznie dziękuję, że chcecie brać udział w naszej konferencji i obiecuję, że nie będzie to ostatnia konferencja, tak jak Pan Przewodniczący Szymański powiedział, chcemy zorganizować cykl konferencji, które będą dotyczyły różnych spraw nurtujących Polskę, ale również spraw, które bezpośrednio odnoszą się do Grudziądza. Ja czuję się do tego wręcz wezwany, ponieważ Pan Prezydent niedawno w artykule prasowym powiedział, że zamierza organizować regularne spotkania, mam nadzieję, że one niedługo wystartują, poświęcone tematycznie różnym sprawom dotyczącym Grudziądza. Więc my jako najważniejsza partia opozycyjna będziemy również na te same tematy zaproponowane przez Pana Prezydenta starali się przedstawić nasz punkt widzenia, nasze propozycje programowe, nie tylko krytykować czy też recenzować, ale również przedstawiać nasze pomysły. Wydaje się, że tego typu debata publiczna, również przy udziale mediów, jest potrzebna i mieszkańcom Grudziądza po prostu się należy. Grudziądz ma wszelkie dane ku temu, by rozwijać się ze względu również na swój potencjał, położenie. Natomiast problemy, jakie obserwujemy w Grudziądzu, niestety sprawiają, że bardzo wielu, w szczególności młodych ludzi, absolutnie nie upatruje w Grudziądzu szansy na pracę, na przyszłość, na rozwój, na spędzenie tutaj życia. Jednym z podstawowych problemów, może najważniejszym nawet w Grudziądzu, jest ogromne bezrobocie. W skali województwa Grudziądz wiedzie niechlubny tryb wśród dużych miast. Większe bezrobocie jest tylko w ziemskim powiecie lipnowskim, zarządzanym przez PSL. Ale akurat to miejsce w województwie absolutnie nie powinno Grudziądza być powodem do dumy, wprost przeciwnie. Ja jestem przekonany, proszę Państwa, że problem miejsc pracy w Polsce musi być rozwiązywany zarówno na poziomie lokalnym poprzez inicjatywy, pomysły, ściąganie inwestorów, ale powiem również bardzo zdecydowanie. Nie będzie rozwiązany problem bezrobocia, jeżeli będzie taka jak dotychczas polityka rządu w zakresie gospodarki, przedsiębiorczości, warunków dla funkcjonowania biznesu w Polsce. Przecież bezrobocie to jest pokłosie, to jest skutek zamykania zakładów pracy, zwalniania ludzi. Niestety rok 2013 zapowiada się pod tym względem bardzo źle. Zapowiedzi, zwolnień, zresztą już trwają, Fiata, Poczty Polskiej, Autosano, w naszym województwie utworzonej z ogromnym nakładem środków, ulg, strefy pod Toruniem w Łysomicach, gdzie około 5,5 tysiąca pracowników pracowało w firmach japońskich. Ta strefa jest w tej chwili likwidowana, ci ludzie idą na wróg. Do tego dochodzi zatrudnienie na umowach śmieciowych, zatrudnienie, które nie gwarantuje choćby wydłużonego urlopu macierzyńskiego, o którym tak dużo Pan Premier Tusk wspominał, bo tylko kobiety, które są zatrudnione na umowę o pracę, będą mogły z tego dobrodziejstwa skorzystać. Tak na marginesie nie rozumiemy, dlaczego wprowadzono wykluczenie kobiet, które będą rodziły w pierwszym kwartale tego roku. Wydaje się to całkowicie nieuprawnione. W 2012 obowiązywało jeszcze wprowadzone przez nas becikowe, natomiast nowe rozwiązania będą funkcjonowały dopiero od 17 marca i prawie 3 miesiące te kobiety, które będą w tym czasie rodziły, będą pozbawione zarówno poprzedniego, starego, w cudzysłowie, wsparcia, jak i tego nowego. Bezrobocie jest problemem realnym. Przekłada się nie tylko na poziom życia rodzin dotkniętych bezrobociem. Przekłada się na status społeczny, na problemy psychologiczne,
jest cała bogata literatura na ten temat. Bezrobocie w Grudziądzu, które powoli zbliża się do 25%, powinno nas wszystkich mobilizować. Powinniśmy bić na alarm. Natomiast ja nie dopuszczam takiej argumentacji, jaką zastosował niedawno pan prezydent Robert Malinowski. Opinie o dużym bezrobociu w mieście są fikcją. Że ludzie nie chcą pracować. Że pozorują chęć szukania pracy. Może i tacy są. Może tacy się trafiają. Ale nie wierzę w to, że jest to zjawisko powszechne. Upoważnia mnie do tego i uprawnia również ogromna ilość ludzi, którzy przychodzą do mojego biura poselskiego tu w Grudziądzu. Szukają pracy. Szukają pracy oczywiście takiej, która pozwoliłaby utrzymać rodzinę. Nie stawiają jakichś wygórowanych warunków. Ale często mówią, że praca za pensję minimalną, pensja często właśnie związana z umowami śmieciowymi, nie jest tym, czego by oczekiwali. Powinniśmy dążyć do jednak takiego skonstruowania rynku pracy, który będzie oparty o przestrzeganie praw pracowniczych, o godziwy zarobek. Czy jest to możliwe? Myślę, że jest to możliwe. Jeżeli rząd zmieni swoje podejście do przedsiębiorców, to takie możliwości są. Przecież wielu ludzi w Polsce to są ludzie aktywni. To są ludzie, którzy potrafią radzić sobie w biznesie. Którzy mają pomysły. Dlaczego Polacy znakomicie realizują się za granicą, a mają ogromne problemy z tworzeniem miejsc pracy, firm w Polsce? Skala bezrobocia w Polsce jest ogromna. W Polsce, proszę Państwa, brakuje około 5,5 miliona miejsc pracy. 2 miliony 150 tysięcy bezrobocia tego jawnego, rejestrowanego, biorąc pod uwagę zaostrzenie kryteriów uprawniających do rejestracji bezrobotnego, to tych bezrobotnych jest około 2,5 miliona. Około 2 milionów, niektórzy mówią, że więcej, Polaków wyjechało za pracą za granicę. I jednocześnie około 1 miliona osób, to jest ukryte bezrobocie na obszarach wiejskich. Ludzi, którzy mieszkają w gospodarstwach, w wspólnych gospodarstwach domowych, rodzin rolniczych, ale mogliby odejść do innej pracy bez skutków negatywnych dla pracy tego gospodarstwa i efektów ekonomicznych tego gospodarstwa. Dobrze, że rodziny trzymają się razem, że wspierają się wzajemnie, że pozwalają również tym osobom nie mającym pracy wspólnie funkcjonować, ale przecież ci ludzie powinni mieć pracę. Nie pomoc socjalna jest wyjściem z sytuacji. W skrajnych przypadkach ona musi funkcjonować, ale pomoc w znalezieniu pracy. Przypomnę, że przy głosowaniu budżetu zaproponowaliśmy istotne przesunięcia w budżecie państwa, które miałyby wzmocnić aktywną walkę z bezrobociem, czyli dać ludziom tą przysłowiową wędkę. Niestety Platforma nie godziła się na tego typu rozwiązania i prędzej czy później ludzie przyjdą po te pieniądze do ośrodków pomocy społecznej. Zamiast dać pracę, to te pieniądze będą dawane w ramach pomocy społecznej. Tak nie powinno być. Jednocześnie, proszę Państwa, bardzo krótko chcę omówić wątek, który sprawia, że bardzo wielu przedsiębiorców w Polsce jest w tej chwili głęboko sfrustrowanych, rozczarowanych do polityki państwa, do tego wszystkiego, co gołymi oczyma możemy obserwować. Bardzo ostre rygory stawiane przez urzędy skarbowe, kontrolowanie przez szereg instytucji każdego przedsiębiorcy, sprawdzanie poprawności złożonych deklaracji, spóźnienie się z deklaracjami podatkowymi powoduje naliczanie ogromnych kar i tak dalej, i tak dalej. A jednocześnie przykład afery Amber Gold. Afery przecież gospodarczej, afery związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej pokazuje, że w kraju są święte krowy, które poprzez parasol ochronny są całkiem inaczej traktowane. W tej aferze tysiące Polaków straciło oszczędności swojego życia. Te pieniądze nigdy nie odzyskały. Jak się zachowywały instytucje państwa odpowiedzialne zgodnie z konstytucją za przestrzeganie prawa? Proszę bardzo, parę przykładów. Narodowy Bank Polski. Okazuje się, że złoto, które było kupowane przez pana Marcina P., było kupowane w sposób nielegalny. Narodowy Bank Polski o tym wiedział. Nie reagował. Kancelaria premiera
Szef ABW niedawno odwołany, to jest jeden z wątków, który może wyjaśnić, dlaczego Bondarek został odwołany, przedstawił premierowi precyzyjną notatkę informującą o piramidzie finansowej. Pan premier z notatką się zapoznał, aż później twierdził, że jej nie zna. Żadnej reakcji. MSW, Komenda Miejska Policji w Gdańsku, prokuratura, Komisja Nadzoru Finansowego, żadnych reakcji. Ministerstwo Finansów. Wyobraźcie sobie Państwo, spółka nie złożyła zeznania deklaracji CIT za 2010 rok. Nikomu włos głowy nie spadł. Czy przedsiębiorcy mogą się czuć uprawnieni, równouprawnieni w Polsce, jeżeli się spóźni jeden dzień? Dostanie karę. Ta firma nie złożyła deklaracji. Łaskawie, prawie po roku została poproszona o to, żeby tę deklarację przedstawić. Do prokuratury rejonowej w Gdańsku-Brzeszczu Komisja Nadzoru Finansowego słała informacje, zawiadomienia, żeby prokurator interweniował. Zero reakcji. Kiedy sprawa wreszcie ujawniła się i ujrzała światło dzienne, pamiętacie Państwo zachowania choćby sędziego, prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku, który na skutek prowokacji dziennikarskiej, dziennikarza powołującego się na kontakty w kancelarii premiera, gotów był telefonicznie uzgadniać sposób prowadzenia sprawy, uzgadniać skład sędziowski. To jest niezawisłość wymiaru sprawiedliwości. Proszę Państwa, Amber Gold to wierzchołek Góry Lodowej, złożonej z osób i instytucji zamieszanych w tę aferę. Jest ogromny problem, ogromny apel o utworzenie, odbudowanie zaufania obywateli do swojego państwa. Państwo praworządne, państwo dobrze zarządzane nigdy nie dopuściłoby do tego typu afer. Jestem o tym głęboko przekonany. Państwo jest słabe i źle zarządzane. W instytucjach państwa narasta bezkarność, szczególnie gdy ma się parasol polityczny, tak jak było w przypadku Amber Gold. Państwo lekceważy prawo i procedury. Instytucje i politycy obozu władzy rządzą się bez oglądania na przepisy. Bardzo często nie ma żadnych podstaw prawnych do podejmowanych decyzji. Państwo jest oplecione sieciem grup interesów. Kolejne afery pokazują, że instytucje państwa są wykorzystywane do realizacji różnych grupowych własnych interesów. Państwo pozbawione jest woli realizacji dobra wspólnego. Po to się tworzy państwo. Po to funkcjonują nowoczesne państwa, żeby zapewnić realizację dobra wspólnego obywateli, którego nie są ci obywatele w stanie zapewnić sobie indywidualnie. Państwo za to realizuje potrzeby koteli polityczno-towarzyskich i wybranych biznesmenów. Państwo jest bezsilne wreszcie wobec bezprawia, nieudolne w egzekwowaniu sprawiedliwości. Państwo jest niezdolne do zapewnienia obywatelom bezpieczeństwa. Naraża na bezpieczeństwo zarówno w obrocie gospodarczym. Cóż są winni ci przedsiębiorcy, którzy potracili pieniądze? Państwo nie jest w stanie nawet wyegzekwować zapłaty tam, gdzie są realizowane instytucje publiczne, inwestycje publiczne. Autostrady i drogi szybkiego ruchu miały być wielkim kołem napędowym polskiej gospodarki. Stały się grobem dla wielu firm, szczególnie podwykonawców, którym nie zapłacono za wykonane już usługi, za poniesione nakłady. Proszę Państwa, państwo jest bardzo często opanowane przez lokalne kliki, które hamują rozwój ekonomiczny i społeczny, działając w imię obrony swojego monopolu i decyzyjnego, i gospodarczego. Państwo jest dyspozycyjne, państwo jest bezwolne i bezradne wobec lokalnych i ogólnopolskich interesów koalicji, która rządzi dziś Platformy i PSL. Jak przedsiębiorcy mają podejmować ryzyko działalności gospodarczej? To ryzyko zawsze będzie występowało. Zawsze jest niepewność rynkowa, niepewność zbytu, zmieniają się rynki. Ale jak ci ludzie mogą podejmować działania, żeby tworzyć nowe miejsca pracy, żeby tworzyć nowe firmy, jeżeli widzą w taki sposób funkcjonujące państwo? Państwo, które może każdego niepokornego, nieposłusznego zgnoić, a jednocześnie
Jeżeli ma się parasol ochronny, tak jak w przypadku pana Marcina P., może czuć się bezkarny, może okradać tysiące ludzi, może wyprowadzać pieniądze, może dokonywać najbardziej podłych szwindli. Ludzie się boją otwierać w Polsce działalność gospodarczą. Ci najwięksi działalność gospodarczą rejestrują w rajach podatkowych za granicą. Nie boją się państwa, bo są bardzo mocni. To państwo wyżywa się na tych najsłabszych. W Grudziądzu nie rozwiąże się problemu bezrobocia pracami interwencyjnymi. Nie rozwiąże się, pomimo tego, że bardzo wysoko cenię firmy socjalne, również te, które Kościół, Caritas próbuje tworzyć. Tu musi być przyciągnięcie inwestorów, tu musi być ogromne poruszenie gospodarcze, wykorzystanie potencjału, położenia i tak dalej, i tak dalej. Przy takim państwie, państwie nieudolnym, bezradnym, bezwolnym, gdzie instytucje nasłuchują, z której strony polityki wiatry wieją, gdzie wymiar sprawiedliwości jest posłuszny decyzjom politycznym, w takim państwie bardzo trudno zaciągać zobowiązania, wykładać własne pieniądze po to, by tworzyć firmy. To jest to ograniczenie, które dusi polskich przedsiębiorców. Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło bardzo konkretny program gospodarczy, o którym zapewne większość państwa nie słyszała. To jest właśnie specyfika Polski, że 5 lat już Prawo i Sprawiedliwość nie rządzi, natomiast na okrągło komentuje się wypowiedzi prezesa Kaczyńskiego. Zamiast pokazywać również to, czym się zajmuje szef rządzącej partii i jakie efekty działalności gospodarczej polityka tej partii, dwóch partii koalicyjnych przynosi. Natomiast tam, gdzie prezentujemy program pozytywny, gdzie przedstawiamy bardzo konkretne wyliczenia ekonomiczne, pomysły, jak pobudzić przedsiębiorczość, jak tworzyć miejsca pracy, o tym cisza, o tym media nie informują. Bo to co, nikogo to nie interesuje? Przecież to jest realna alternatywa. Przedstawiliśmy Narodowy Program Zatrudnienia, który określa, jak powinny być skalkulowane i uruchamiane ulgi dla przedsiębiorców tworzących miejsca pracy. W jaki sposób związać utworzenie nowego miejsca pracy z ulgą w zakresie opłacania składki ZUS, zwolnień podatkowych. Również uważamy w tym programie, że należy bardzo precyzyjnie przeanalizować sytuację w każdej gminie i rząd musi określać te gminy, które z powodu strukturalnego bezrobocia wymagają szczególnego wsparcia. Bo niektóre rozwiązania, które zawsze wiążą się z kosztami, ze środkami, które musi budżet państwa wyasygnować, są potrzebne w miastach o tak wielkim bezrobociu jak Grudziądz, ale absolutnie byłyby nadużyciem i nieuprawnione, by były stosowane, nie wiem, w centrum Warszawy. Czy w miastach, gdzie bezrobocie jest poniżej 10%. To musi być precyzyjnie określone. Tak jak lekarz, jak chirurg skalpelem precyzyjnie operuje, tak to również musi pomoc państwowa, by nie być nadużywana, by nie być marnotrawiona, musi być adresowana do konkretnych obszarów dotkniętych strukturalnym bezrobociem, nie wynikającym z niechęci ludzi do pracy, czy też jakichś szczególnych uwarunkowań. Tam, gdzie upadły zakłady, są całe miasta, które wymagają rewitalizacji. One sobie same nie poradzą. Tu jest potrzebna polityka rządu. A właśnie, jeśli chodzi o ten lokalny rynek, w jaki sposób przeciwdziałać? Panie redaktor, ja jeszcze raz powtórzę. Dzisiejsza konferencja jest konferencją startową, konferencją otwierającą nasze dyskusje na temat Polski i Grudziądza. Tu będziemy się spotykali, mam nadzieję, że co miesiąc. Ale to będzie zależało od częstotliwości pana prezydenta. Jeżeli pan prezydent przedstawi jako temat do dyskusji bezrobocie w Grudziądzu, będziemy znakomicie do tego przygotowani, żeby przedstawić bardzo precyzyjne rozwiązania. Jeżeli będzie mówił o systemie oświaty na przykład, to przedstawimy, co my chcemy w tej materii zrobić. Jak będzie mówił o szpitalu, to będziemy mówili o problemach tego szpitala, jego zadłużeniu, w jaki sposób Prawo i Sprawiedliwość zamierza reformować
służbę zdrowia i tak dalej, i tak dalej. Panie pośle, jeżeli mogę się wtrącić tutaj, szanowni państwo, my nieraz, między innymi jako klub radny Prawo i Sprawiedliwość, sugerowaliśmy panu prezydentowi jakąś bardzo poważną debatę na temat bezrobocia w Grudziądzu. Natomiast najczęściej spotykamy się z tego typu reakcją, jak pan poseł tutaj wspomniał, pan prezydent chętnie mówi, że bezrobocie w naszym mieście jest fikcją. Natomiast my chcemy bić pianę. W związku z tym to wszystko spotyka się z taką właśnie reakcją. Natomiast, szanowni państwo, pewne działania, które zostają w jakiś tam sposób podejmowane przez miasto, no nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. No, bardzo często chwalą się tutaj władze miasta, że pojawi się, czy już konkretnie pojawiła się Alfa, pojawiło się Limito, pojawił się Rosmanica. Czy bezrobocie spadło w naszym mieście? Nie, proszę państwa, bezrobocie w dalszym ciągu rośnie. W związku z tym dotychczasowe rozwiązania no nie przynoszą pozytywnych rezultatów. A ja tylko pragnę przypomnieć, bo nieraz panu prezydentowi przypominamy o tym, że w jego programie wyborczym 2010 roku pojawia się jasny zapis, że zmniejszy bezrobocie, proszę państwa, o 50%. Natomiast my dzisiaj jesteśmy w sytuacji, gdzie idzie to w zupełnie innym, przeciwnym kierunku. Więc warto zwrócić na tę kwestię. Warto sobie postawić pytanie, co z tą Grudziądzką specjalną podstrefą ekonomiczną. Czy ona jest w pełni wypełniona? W jakim procencie ona jest wypełniona? Czy pojawiły się tam takie firmy, które efektywnie będą zmniejszały bezrobocie? No bo w niektórych przypadkach okazuje się, że na przykład w Limito większość osób, ja tego nie sprawdzałem, ale mam takie sygnały, większość osób na przykład jest zatrudniona spoza Grudziądza, więc jeżeli chodzi o miasto, te efekty zmniejszenia bezrobocia naprawdę są mizerne, a może nawet wręcz przyczyny. Jako przepraszam, ale to jest tylko temat bezrobocia. Myślę, że jeżeli chodzi o tą specjalną strefę ekonomiczną Grudziądzu, to mamy tam jeszcze ciągle, w dalszym ciągu ponad 90 hektarów gruntów, które leżą odłogiem. Dotychczas no, pan prezydent nie pochwalił się żadną inicjatywą pozyskania kolejnego inwestora. Myślę, że są bardzo słabe kontakty z Państwową Agencją Inwestycji Zagranicznych. Tutaj w zasadzie nie słyszymy o żadnych deklaracjach, obietnicach. Polityka samorządu w zasadzie w dziedzinie wspomagania przedsiębiorczości jest zupełnie odwrotna. Ostatnim przykładem w pierwszym brzegu jest nawet podniesienie podatku od nieruchomości, szczególnie dla podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą w Grudziądzu. 85 groszy na metr kwadratowy. W przypadku firm konkretnych o dużym areale, które są zlokalizowane na terenie Grudziądza, powiem, że to są już duże kwoty. Co za tym idzie? Już mam pierwsze sygnały, gdzie kilka podmiotów, co prawda dużo mniejszych, rezygnuje z lokalizacji na terenie miasta Grudziądza, wyprowadzają się na teren gminy Grudziądz i do Stolna, i do gminy Stolna, bo tam są po prostu niższe podatki. Dlatego ten kierunek fiskalnego traktowania podmiotów, podnoszenia, windowania tych podatków ciągle w górę jest złym kierunkiem. Wręcz odwrotnie. Należy tworzyć przede wszystkim systemowe rozwiązania dla drobnych i małych przedsiębiorstw, bo niestety państwo bardzo dobrze wiecie, że te małe i średnie przedsiębiorstwa są faktycznymi podatnikami odprowadzającymi regularnie podatek CIT i PIT. I w zasadzie z tego dzisiaj gmina żyje, z tego gmina dzisiaj funkcjonuje. To daje perspektywę dla gminy. Proszę państwa, bezrobocie nie jest łudą, bezrobocie nie jest fikcją. Wszystkie dane z Urzędu Statystycznego, dysponuję tymi z końca grudnia, czy najświeższymi, pokazują, że jest to ogromna skala problemu, która wymaga wspólnych działań zarówno rządu, jak i samorządów, również nie konfabulowania, tylko tworzenia takich warunków, które pozwolą rozwijać się przedsiębiorcom. Proszę państwa, jeszcze jedną sprawę chciałem mówić, która bardzo bulwersuje mieszkańców w całej Polsce, również w Grudziądzu, wiele osób czuje się zagrożonych. Jest to realizacja ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach, czyli ta tak zwana ustawa śmieciowa, o której państwo zapewne słyszeli. Ja chcę przypomnieć kilka faktów. Ta ustawa funkcjonuje, weszła w życie 1 lipca 2011 roku. Została przyjęta przez Sejm 13 maja 2011 roku. Szczęśliwie dziennikarze mają sytuację bardzo ułatwioną w tej chwili, ponieważ kilka sekund po głosowaniu w Sejmie wszystkie wyniki głosowań są na stronie internetowej. Nikt z nas nie głosuje anonimowo. Każdy w każdej chwili może być sprawdzony, jak głosował. Więc w głosowaniu 132 posiedzeniu Sejmu ta ustawa została poparta przez Platformę Obywatelską, Polskie Stronnictwo Ludowe, SLD i
PJN. Nie została poparta, nie poparliśmy, ja nie byłem wtedy posłem, ale moi koledzy z Prawa i Sprawiedliwości tej ustawy nie poparli. Uważałem, że zawiera szereg bubli legislacyjnych, niewyjaśnionych spraw, niewyjaśnionych problemów, które tylko będą generowały kłopoty w jej realizacji. Samorządowcy, przede wszystkim z Platformy i z PSL-u, byli z tej ustawy bardzo zadowoleni, ponieważ wszyscy są przekonani, że na śmieciach się zarabia. Śmieci są znakomitym dochodem. Kiedy się okazało, dopiero po wczytaniu się w szczegóły ustawy, podniósł się krzyk, podniosło się larum, że tej ustawy nie da rady wprowadzić w życie. Ona burzy politykę dotyczącą śmieci realizowaną przez poszczególne gminy, ba, nawet te gminy, które zainwestowały ogromne pieniądze w zbiórkę, segregację śmieci, zagospodarowanie, własne śmieciarki, własne firmy, często bardzo nowoczesne, dofinansowane w ramach RPO z pieniędzy unijnych. Te samorządy również nie mają żadnej pewności, że ich firma będzie dalej się tym zajmowała, ponieważ obowiązuje wymóg przetargu i różne bardzo duże międzynarodowe firmy analizują sytuację w Polsce, firmy wyspecjalizowane w śmieciach, prawdopodobnie te firmy wygrają przetarg, ponieważ zastosują, a będą do tego zdolne, bo mogą sobie na to pozwolić, zastosują sobie dumpingowe stawki w pierwszych latach, eliminując z rynku te firmy, które istnieją w poszczególnych gminach czy związkach międzygminnych. Zwracaliśmy na to uwagę. Nie, jak trochę mościamy. Zwracaliśmy uwagę, że sztywny sposób naliczania opłat, bo gmina musi się zdecydować na jeden ze sposobów. Albo w zależności od wielkości nieruchomości, albo ilości osób, albo zużycia wody. A co zrobić w sytuacji, jeżeli tylko część gminy jest wodociągowana? Bardzo powszechna sytuacja na polskiej wsi. Niektóre miejscowości mają wodociągi, inne jeszcze nie mają. Który potem przyjąć? A co zrobić w sytuacji, jeżeli są bardzo liczne rodziny, rodziny wielodzietne, gdzie przyrost masy śmieci jest inny niż w rodzinach nielicznych? Na to specjaliści zwracają uwagę, tu nie było takich możliwości. Więc uważamy, że ta ustawa, oprócz tego, że wprowadza bardzo wysokie obciążenia finansowe dla mieszkańców, wielu rodzin najuboższych po prostu nie będzie stać na to, żeby płacić. A jednocześnie ustawa narzuca na wójtów, burmistrzów i prezydentów obowiązek egzekwowania i windykacji należności. Nie urząd skarbowy, tylko bezpośrednio w waszym przypadku burmistrz Malinowski będzie egzekwował środki od tych rodzin, które nie zapłacą za wyły śmieci, niezależnie od tego, czy ich będzie stać, czy też nie. W ramach istniejącej ustawy Rada Gminy, Rada Miasta nie ma żadnych możliwości prawnych, by pomóc poszczególnym rodzinom, zmniejszając im składkę, czy umarzając należność, jeżeli tego wymaga sytuacja losowa, na przykład bezrobotna. Ta ustawa absolutnie, pomimo głosów opozycji, o tym nie mówiła. Ta ustawa będzie nowelizowana, miało być nowelizowanie ustawy już na posiedzeniu Sejmu 3 i 4 stycznia. Niestety opóźnienie legislacyjne sprawiło, że to nie trafiło. Notabene, jeżeli Państwo obserwują posiedzenia Sejmu, to pani marszałek Sejmu kilkakrotnie przerywała obrady, zarządzając przerwy, żeby konsultować to z panem premierem Tuskiem, z ministrami, łamiąc regulamin sejmowy, który mówi, że marszałek konsultuje z Konwentem Seniorów prowadzenie obrad, czyli z przedstawicielami wszystkich sił politycznych, które są w Sejmie. Mam nadzieję, że ta ustawa będzie nowelizowana na następnym posiedzeniu Sejmu, mówiąc wprost, zaparte wszystkie poprawki, które zostały zgłoszone przez opozycję, komisje opanowane przez Platformę i PSL rekomendują do odrzucenia w Sejmie, więc obserwujcie bacznie Państwo, jak będzie to głosowanie przebiegało. Od tego będzie zależało również, jak mieszkańcy Grudziądza i innych polskich miejscowości, jakimi pieniędzmi będą musieli się samorządem i rządem podzielić.
jeżeli mogę, panie pośle, dwa słowa z rynku grudziąckiego. Tak? Dlatego, że ta projekty, cztery projekty uchwał dotyczące ustawy śmieciowej już tak naprawdę zostały przyjęte przez Radę Miejską w Grudziądzu. Szanowni Państwo, ja by przedstawić pewne argumenty o tym, co mówił Pan Poseł, powiem tylko tyle, że my jako Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość byliśmy jedynym klubem w Radzie Miejskiej w Grudziądzu, który głosował przeciwko tym uchwałom. Uważając po pierwsze, że ustawa powinna najpierw zostać znowelizowana, a dopiero potem, dobrze by było, nawet z jakimś tam opóźnieniem, dopiero potem przystąpić do wybrania jednego z wariantów. Bo my wiemy, że ten, który został przez miasto wybrany, jest wariantem niesprawiedliwym. I dlatego my na ostatniej sesji Rady Miejskiej bardzo precyzyjnie przygotowywaliśmy nasze stanowisko klubu w tej sprawie. Dlaczego uważamy, że ta ustawa jest zła, dlaczego uważamy, że te uchwały, które zostały przygotowane przez miasto, pójdą w takim kierunku, który spowoduje, że to zwiększy wzrost obciążeń mieszkańców Grudziądza i to sporo. A w szczególności, proszę Państwa, bo my będziemy według wariantu dotyczącego gospodarstwa domowego funkcjonowali, gdzie w gospodarstwie domowym za śmieci będziemy płacić te segregowane 36, a nie segregowane 50 zł. Proszę sobie wyobrazić, że jak wielu jest mieszkańców Grudziądza mieszkających w gospodarstwie domowym samotnie. Proszę pamiętać, że mamy duże bezrobocie, a na dodatek jeszcze mamy mnóstwo emerytów i rencistów mieszkających samotnie. I oni będą musieli wielokrotnie zapłacić więcej niż do tej pory płacą. Dlatego byliśmy bardzo zdecydowani, mało tego, proszę Państwa, byliśmy dobrze przygotowani do tego, aby tą kwestię przedstawić na Radzie Miejskiej. Mało tego, nawet mieliśmy nadzieję, że Platforma Obywatelska też się zreflektuje w tej sprawie, ponieważ po naszym wystąpieniu, po przedstawieniu tego stanowiska, tego oświadczenia, nagle zrobili przerwę. I to dało nam sygnał, wzbudziło pewne nadzieje, że może faktycznie, przynajmniej, proszę Państwa, przynajmniej wstrzymają się, by głosowanie odbyło się w późniejszym terminie. Natomiast po przerwie radni Platformy pod wpływem wiceprezydenta podjęli decyzję, że mimo wszystko będą głosować za przyjęciem tych projektów uchwał, mimo że, proszę Państwa, za chwilę pod wpływem tego, co się wydarzy najprawdopodobniej 25 stycznia w Sejmie, my te uchwały będziemy musieli nowelizować i dostosować się przynajmniej do takiej sytuacji, żeby mieszkańcy Grudziądza nie ponosili tak dużych kosztów. Nie wchodząc w tym momencie na razie w większe szczegóły, ale zwracam na to uwagę, że po pierwsze byliśmy przygotowani, przedstawiliśmy stanowisko jasne i wyraźne w tej sprawie, wzywaliśmy wszystkich radnych do przynajmniej nie głosowania tego w terminie zaproponowanym przez pana przewodniczącego Rady Miejskiej i prezydenta Grudziądza. Szanowni Państwo, w Sejmie była zupełnie podobna sytuacja. Tam marszałek nie wiedział, jaką podjąć decyzję. W lipcu zjechaliśmy się na sesji nadzwyczajnej, aby tę uchwałę przegłosować, ponieważ było duże zapędy ze strony wszystkich radnych sejmików. Odłożyliśmy sprawę na sierpień albo na wrzesień. Ustawę uchwałę przegłosowaliśmy dopiero w październiku i ja byłem jedyny, tak jak pan Sławek powiedział tutaj cały klub, tak ja byłem jeden, który głosował przeciwko przyjęciu tej uchwały w naszym województwie kujawsko-pomorskim. Radni PiS wstrzymali się od głosu, moi koledzy. No, przerwa, o której tutaj pan Sławek mówił, trwała kilkanaście minut w Grudziądzu. U nas w Sejmiku trwała kilka miesięcy. Albo w tych kilku miesiącach jednak radni Platformy podjęli decyzję, że jednak tę ustawę, uchwałę przegłosowali, a jest o tyle dla nas niekorzystna w Grudziądzu, że jesteśmy połączeni z powiatem tucholskim. Czyli nasz sektor tucholsko-grudziądzki oznacza, że bliżej nam będzie teraz do Tucholi wywozić te śmieci niż do Niedźwiedzia koło Wąbrzeźna, gdzie było o wiele bliżej i gdzie wielokrotnie tam nasze zakłady oczyszczające wywoziły. Więc chcę powiedzieć, że ta sytuacja to nie jest sytuacja taka, że u nas w mieście są stanowiska takie jakieś mocno dążące do tego, żeby wszędzie było po myśli Platformy Obywatelskiej. Zarówno tu, jak i w innych miastach. No, dowodem chociażby jest miasto Inowrocław. Państwo na pewno wiecie, że prezydent Brejza
no, szuka różnych dróg, aby wyjść z tego i patrząc z tej sytuacji, żeby nie było sytuacji takiej, która jest niekorzystna dla zakładów wino w Wrocławiu. No i co tu więcej będę mówić? Tylko tak chcę powiedzieć, że tendencja w naszym województwie jest tendencja ogólnopolska, bo moi koledzy i z Gorzowa Wielkopolskiego i z Jeleniej Góry stwierdzą tak samo, że jest mnóstwo kontrowersji na temat tej ustawy śmieciowej i nawet dawniej platformy często nie wiedzą, jak głosować, a głosują czasami wbrew swojemu sumieniu. To są prawdopodobnie jakieś naciski. Szanowni Państwo, jednym z tematów, też lokalnych tematów, który nas skupił się na dzisiejszej konferencji, jest sprzedaż bloków należących do GTBS w Gruziądzu. Tak jak śledzimy w doniesieniach prasowych, w doniesieniach także medialnych, telewizji kablowej, mieszkańcy z dnia na dzień dowiedzieli się o sprzedaży 8 bloków należących do GTBS w Gruziądzu. Sprzedaż ta według naszej oceny nie jest zgodna z duchem samej ustawy, bo wiemy doskonale, że TBS z mocy ustawy został powołany do zupełnie innych celów. TBS to budowanie mieszkań, to zarządzanie tymi mieszkaniami, administrowanie, wynajmowanie, to jest tworzenie bazy mieszkaniowej dla mieszkańców danego miasta, danej gminy. I taki jest główny cel tej ustawy. Na podstawie tej ustawy były tworzone akty lokalne. Między innymi została w Gruziądzu sporządzona umowa funkcjonowania spółki GTBS w Gruziądzu. W umowie tej zapisano w jednym z punktów także możliwość, co prawda na samym końcu, dotyczącą nabywania i zbywania nieruchomości. Według naszej oceny, według mojej oceny osobistej, jest to punkt sprzeczny z samym duchem ustawy, bo wytyczne, które zostały stworzone dla celu tworzenia umów i statutów TBS-u, nie mówią nic na temat sprzedaży budynku. Tam nie ma ani jednego słowa. Jeżeli Państwo wejdziecie na ogólną stronę TBS w Polsce, to nie znajdziecie tam ani jednego zdania na temat sprzedaży nieruchomości. No, w Gruziądzu podjęto inną decyzję. Udziałowcy tej spółki z panem prezydentem na czele, bo chciałbym przypomnieć, że udziałowcami jest gmina miasto Gruziądz i MPGN Gruziądz, a na czele stoi pan prezydent miasta Gruziądza, pan Robert Malinowski, podjęli decyzję o sprzedaży 8 bloków. Ta sprzedaż także budzi szerokie wątpliwości wśród mieszkańców, ale nie tylko wśród mieszkańców, ale gruziąckiej prokuratury. Zostało złożone doniesienie do gruziąckiej prokuratury. Gruziąska prokuratura postawiła 3 zarzuty. Pierwszy zarzut dotyczy braku poinformowania mieszkańców tych 8 bloków o sprzedaży, o prawie do pierwszeństwa, o prawie do pierwokupu, bo takie chyba oni mają, nie tylko z racji, że mieszkają kilkadziesiąt lat tam, ale także z racji pewnych przepisów. Drugi element budzący wątpliwość to ogłoszenie poprzez prywatne biuro sprzedaży nieruchomości. Ogłoszenie raptem wisiało kilka godzin, zostało zdjęte, tak mówią mieszkańcy, bo to zauważyli. To drugi zarzut postawiony także przez gruziąską prokuraturę. Trzeci zarzut, myślę, że najpoważniejszy, dotyczy sprzedania tych nieruchomości zdecydowanie poniżej wartości. Cena 1 m² tych mieszkań, tak jak wyliczyli to mieszkańcy, nie tylko i prokuratura, wynosiła w granicach 580 zł za metr kwadratowy. To jest taka minimalna stawka, ale w niektórych przypadkach była nieco wyższa. Jest to sprzedaż oczywiście zdecydowanie poniżej wartości rynkowej w Gruziądzu. Tak jak mówią mieszkańcy, jak zauważyli mieszkańcy, ale także i my i wszyscy, którzy śledzili witryny internetowe biur nieruchomości w Gruziądzu. No i oczywiście radni Prawa i Sprawiedliwości, ale także tutaj Rugla Gruziądza, który ja reprezentuję jako stowarzyszenie, wyraziliśmy swój zdecydowany sprzeciw w postaci oświadczenia wygłoszonego na sesji. Wzywaliśmy w tym oświadczeniu pana prezydenta do wycofania się z tej sprzedaży, bo uważamy, że ta decyzja jest antyspołeczna. Ona narusza dobre zasady współżycia społecznego. Narusza. I to dużej grupy kilkudziesięciu osób, kilkudziesięciu rodzin, przepraszam. Więcej osób, bo to jest kilkadziesiąt rodzin. Dlatego jest to decyzja, jeszcze raz powtórzę, antyspołeczna. No niestety pan prezydent kontynuuje w zasadzie proceder sprzedaży. Negocjuje w międzyczasie z mieszkańcami, trwa spór sądowy.
Mieszkańcy złożyli pozew do Sądu Okręgowego w Toruniu. Prokuratura Grudziądzka prowadzi dochodzenie. Zobaczymy, jaki będzie wynik tego postępowania. Proszę Państwa, przechodzimy do pytań. Ja chcę jeszcze raz Państwa zachęcić do tego, byście korzystali z tych informacji, które będziemy na kolejnych konferencjach prasowych również Państwu przekazywali, jeżeli są potrzebne, to również w wersji pisemnej. Będziemy realizowali konferencje prasowe z udziałem radnych klubu, również tych, którzy dzisiaj z powodu rodziny są nieobecni, osób związanych z władzami Prawa i Sprawiedliwości w Grudziądzu. Po miesiąc w Grudziądzu w biurze na ulicy Sienkiewicza 22. Tu, jeżeli ktoś z Państwa będzie zainteresowany, przedstawiam bardzo szczegółowe kalendarium mojego funkcjonowania w 2012 roku. To jest około 300 spotkań, które odbyłem w ciągu tego roku. Znaczna część to są spotkania w Grudziądzu, w powiecie ziemskim, w innych powiatach. Proszę się z tym zapoznać. Jestem do Państwa dyspozycji również, jeżeli jest potrzeba komentowania poszczególnych wydarzeń, jeżeli jest potrzebne, to w formie telefonicznej czy mailowej. Zapraszam do zadawania. Proszę bardzo. Znaczy, my przede wszystkim chcieliśmy przekonać władze miasta, że ze względu na to, że ta ustawa śmieciowa wzbudza tak ogromne kontrowersje, nie tylko w naszym mieście, ale również w kraju, chcieliśmy przede wszystkim zachęcić do niespieszenia się, żeby poczekać, co tym bardziej, że nas informowano o tym, że za chwilę sprawą zajmie się Senat i Sejm. W związku z tym, jeżeli jest taka możliwość poczekania, a była taka możliwość poczekania na to, co się wydarzy w sprawie nowelizacji, to uczyńmy to. Skonsultujmy to jeszcze raz na spokojnie, by nie doprowadzać do takiej sytuacji, jaka zaistniała po tym, co Państwu powiedziałem, że przyjęto wariant, powiedziałem również, że jest to niesprawiedliwy wariant od gospodarstwa domowego. Wspominaliśmy o tym, że sporą kwotę pieniędzy będą musieli zapłacić za wywóz śmieci te gospodarstwa domowe, w szczególności jednoosobowe, których w Grudziądzu jest sporo. Mówiliśmy o tym, że jest to jednak grupa emerytów i rencistów i spora grupa bezrobotnych. W związku z tym może warto jest jeszcze zastanowić się nad innym wariantem, na przykład od osoby, tak? Nie chcieliśmy niczego narzucać, natomiast uważamy, że warto, tym bardziej, że jest jeszcze sporo czasu, że ponieważ gdzieś tam ustawa sugerowała, że to robić do końca roku, to proszę Państwa, 50% samorządów w Polsce zdecydowało się poczekać. Bo proszę Państwa, jaka zaistniała sytuacja dzisiaj, odpowiedzialność za koszty, za te podwyżki spadnie na samorządowców. Spadnie na prezydenta, spadnie na rady miejskie, gminy i tak dalej. A nie proszę Państwa na posłów czy na rząd, tylko spadnie na nas. W związku z tym my, dbając o interes mieszkańców, musimy zrobić wszystko, żeby ci mieszkańcy ponosili jak najmniejsze koszty. Proszę Państwa, no tam jest wiele elementów, które... Ja Pani zostawię to oświadczenie, żeby też Pani miała wgląd na propos argumentów, ale proszę Państwa, no proszę zwrócić uwagę, że mieszkańcy będą musieli ciężko pracować nad segregacją, tak? Dbać o to, aby segregacja śmieci była uczyniona, żeby do konkretnych pojemników one trafiały. I na dodatek jeszcze, proszę Państwa, za tą ciężką pracę, którą będą musieli wykonać, jeszcze będą musieli więcej zapłacić. Więc proszę zwrócić chociażby na to uwagę. Nie mówiąc o firmach, tak? Wiele firm mniejszych, kiedy stanie do przetargu, nie ma żadnych szans. Przy wielkich firmach, które pojawią się w mieście Grudziądzu, proszę Państwa, z zagranicy również. Na dodatek te firmy, które istnieją, które tutaj do tej pory się zajmowały tego typu kwestią, no mogą wypaść z rynku. Wiele samorządów obawia się o to, że przecież, pan poseł o tym powiedział, inwestowało w swoje firmy komunalne dotyczące wywozu śmieci, dotyczących w ogóle tego problemu. I teraz nagle może się okazać, że one przegrają bo wejdą na rynek wielcy gracze. I tak dalej, i tak dalej. Tak jak powiedziałem,
tą argumentację państwu, pani zostawię, bo ona jest bardzo ważna. Natomiast mnie martwiło co innego, że tak mało po tej sesji Rady Miejskiej, tak mało media w ogóle o tym informowały problem. Bo dzisiaj, proszę państwa, problem jest w tym, że mieszkańcy jeszcze nie wiedzą, jakie to będą konsekwencje. Bo dzisiaj on poszedł, wyrzucił śmieci, może w niektórych przypadkach segregował, ale wielu pojemników do dzisiaj w mieście nie ma, na przykład pojemników na makulaturę, które miały być. A teraz, w zgodzie z ustawą, pojawi się 5 pojemników. Dzisiaj w naszym mieście są 3. Ale proszę państwa, jeszcze proszę pamiętać o jednej rzeczy. Jeżeli okaże się organ kontrolujący, czy jest robiona segregacja, sprawdzi, że ona nie jest robiona, no to się okaże, że administratorzy podwyższą nie na 36, tak jak było to w pierwotnej wersji proponowane, tylko 50, proszę państwa. Ja sprawdzałem, ile moja mama samotnie płaci za wywóz śmieci, przyglądałem się innym gospodarstwom. Ona płaci 10 z czymś, teraz będzie płaciła 36, jeżeli będzie segregowała. I tak dalej, i tak dalej. Problemów jest bardzo wiele. Jestem głęboko przekonany, że jest to jeden z ważnych tematów, który powinien być szeroko tłumaczony mieszkańcom, między innymi Grudziądza, jakie będą tego konsekwencje. Dzisiaj władze mówią, że wybrały najlepszy z wariantów. Mówią o tym, że to jest najlepszy sposób, najtańszy, najbardziej sprawiedliwszy, nawet o tym mówią. Ja uważam akurat odwrotnie. Na dodatek, proszę państwa, wybrano jeszcze firmę, która zasugerowała miastu, jakie rozwiązanie ma przyjąć. Jeszcze przypuszczam, miasto sporo pieniędzy za to zapłaciło. Zresztą nie po raz pierwszy miasto bazuje się na różnego rodzaju firmach, które pomagają miastu podejmować jakieś tam decyzje w różnych kwestiach komunalnych, płacąc za to tak zwane ekspertyzy, mnóstwo środków finansowych, mnóstwo pieniędzy. Więc proszę państwa, to jest problem i obudzimy się z nimi, dopiero wtedy zobaczą mieszkańcy, jak to wygląda w praktyce. Jeszcze chcę do tego dołożyć jedną sprawę. Gdzie byli samorządowcy, często bardzo utytułowani, znani, popularni i ważni samorządowcy Platformy Obywatelskiej i PSL-u, kiedy ta ustawa była przez posłów ich partii przyjmowana? Dlaczego wtedy nie podnosili głosu, nie zwracali uwagi na te bardzo źle skonstruowane prawa? My uważamy, że jeżeli podmiotem odpowiedzialnym za czystość i porządek jest samorząd terytorialny, to należy go potraktować podmiotowo, dając mu szereg dodatkowych możliwości, niż ta ustawa nakłada, kreowania pewnej polityki. Sytuacja samorządów jest bardzo różna. Są samorządy w Polsce, których stać na to, żeby za wszystkich mieszkańców zapłacić koszty. Na przykład niektóre samorządy, które mają dochody z kopalni węgla brunatnego. Nie wiedzą, co robić z pieniędzmi. I są samorządy tak dociśnięte, tak zadłużone, że na nic. Te same mechanizmy, te same stawki, pomimo tego, że jednak różni się teren miasteczka zabudowanego od terenów wsi ościennych. Możliwość podzielenia na sektory, ba, możliwość prowadzenia przetargów na obsługę sektorów. Bo może być taka sytuacja, że niektóre firmy bardziej specjalizują się w zagospodarowaniu śmieci z miast, a nie chcą chodzić na obszary wiejskie. To akurat w naszym mieście zrobiono. Dobrze, ale to podzielenie na sektory byłoby dużym ułatwieniem. Również przyznanie Radzie Gminy prawa stosowania ulg i różnicowania stawek w stosunku do indywidualnej sytuacji mieszkańców, choćby bezrobotnych, czy ludzi nie mających środków do życia. Jeżeli tego nie zastosujemy, to jest poza wszelką dyskusją, znaczna część społeczeństwa z mocy prawa, nie płacąc, staje się dłużnikami rejestrowanymi w wykazach sądowych, pozbawionych możliwości w związku z tym uzyskiwania kredytów i tak dalej, i tak dalej. Tworzymy miliony ludzi w Polsce, którzy od razu są w konflikcie z prawem, bo nie będą w stanie zapłacić za śmieci. Nie dlatego. Oczywiście trzeba tępić patologię. Eliminować tych wszystkich złodziei, oszustów, którzy wywożą swoje śmieci do lasu. Nie dlatego, że ich nie stać. Tylko, że po prostu uważają, że włos głowy im z tego tytułu nie spadnie. To co do tego, my jesteśmy bardzo za zaostrzeniem kar
i przestrzeganie prawa w tym zakresie. Ale to prawo musi być racjonalne i logiczne. Musi dać większe uprawnienia gminom w kształtowaniu tej swojej polityki wobec śmieci. Niestety ta ustawa tego nie daje, tylko jeszcze raz zadam pytanie. A gdzie byli prezydenci miast? A gdzie byli ważni samorządowcy Platformy Obywatelskiej i PSL-u wtedy, kiedy ich koledzy w Sejmie to prawo tworzyli? To ja Państwu jeszcze dodam, na sesji jeden z radnych to powiedział, no zaufajmy naszym posłom, którzy będą nowelizować tą ustawę. No tutaj macie Państwo odpowiedź, tak? No jak mamy zaufać, jeżeli to właśnie oni ją tak przygotowali? I dzisiaj wielu z nich się jej wypiera albo unika, niechętnie o niej rozmawia. No, proszę Państwa, czytam, słucham, mam kontakt z różnymi samorządowcami, no to po prostu głowy się nie mieści. Jak teraz wszyscy się jej wypierają, jak najdalej się jej trzymają. No taka jest prawda. Ale to my, proszę Państwa, jeszcze raz powtarzam, to my samorządowcy będziemy musieli z tym problemem się uporać i to na nas spadnie odpowiedzialność za to, że mieszkańcy będą płacić tak tyle, o wiele więcej niż do tej pory płacić. Czyli dwa koszty wzrostu w zasadzie 7 milionów, bo tak to było. No tak, no, proszę Państwa, do tej pory płaciliśmy około 11 milionów za śmieci, przewiduje się, że będzie to 17. Ja jestem posłem z tego okręgu, bardziej związanym z obszarami wiejskimi, z polską prowincją. Ale dla mnie reprezentowanie mieszkańców Gruziąca jest sprawą równie ważną. Ja biorę bardzo często udział w spotkaniach związanych z uroczystościami symbolicznymi, mszami za ojczyznę. Chociaż Urząd Miejski bardzo często gdzieś jakoś dziwnie nie zaprasza mnie na uroczystości, które toczą się w mieście, na które te uroczystości mają zaproszenia pozostali posłowie, ale trudno, widocznie kontakty z posłami są uzależnione od opcji politycznej, a nie od kwalifikacji, umiejętności i przestrzegania ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Tymi konferencjami i obecnością świadomości mieszkańców Gruziąca chcemy również pokazać naszą troskę i odpowiedzialność za sprawy lokalne. Tu szczególna rola będzie przysługiwała kolegom z Rady Miasta i członkom Prawa i Sprawiedliwości Gruziąca, ale proszę bacznie nasłuchiwać tych naszych konferencji. Będziemy realną siłą, która w Gruziącu przedstawi konkretny program naprawy, sanacji i stosunków w mieście i będzie realną siłą konstruktywną i alternatywną dla rządzącej Platformy. Jeżeli są jakieś pytania, to zapraszamy, a jeżeli nie, to... Bardzo serdecznie dziękuję. A to dla...